Opowiem Ci teraz o jednostkach masy. Jednostki masy. Czyli dowiesz się, w jakich jednostkach wyrażać wagę, czy potocznie ciężar różnych rzeczy. Waga, ciężar. W późniejszym czasie, dzięki fizyce, dowiesz się, że ciężar i waga to nie do końca takie same pojęcia, ale dzisiaj po prostu chcesz coś zważyć i podać, ile to coś waży. Koniec. Podstawowa jednostka masy to gram. Zapiszę gram. To dosyć mała jednostka. Możesz w gramach podać wagę na przykład spinacza biurowego. Albo na przykład gumy do życia. Takiego jednego listka gumy do życia. Jeśli chcesz zważyć większe rzeczy, to będziesz potrzebował większą jednostkę. Jednostka, która Ci się wtedy przyda, to kilogram. Kilogram. Dodaliśmy przedrostek kilo. Kilogram to 1000 razy więcej niż gram. Czyli 1 kilogram to się równa 1000 gramów. Twój starszy brat może ważyć na przykład 70 kg. Dwulitrowa butelka wody też może ważyć około 2 kg. Tak naprawdę ta woda w środku waży 2 kg. W porządku. A co, jeżeli będziemy chcieli zważyć coś mniejszego? Mniejszy od grama będzie miligram. Miligram. Rzadziej się stosuje tę jednostkę. 1 mg to 1000 razy mniej. 1 mg jest równy 1/1000 grama. Czyli 1 gram będzie miał 1000 mg, prawda? To bardzo, bardzo mała jednostka. Mogły się widzieć na przykład przy lekach. Znasz już trzy jednostki. Podstawowa to gram. Mamy również kilogram i miligram. Czyli jednostkę 1000 razy większą i 1000 razy mniejszą.